Magdalena Dubert, MMA Rocks. Jesteśmy na otwarciu klubu Shark Top Team, a za nami jest czołowych jego reprezentantów, Marcin Wrzosek. Cześć Marcin. Witam w naszych skromnych blogach. No nie takich skromnych, bo trochę tych metrów tutaj jest. Powiedz, no jak ci się podoba ten w końcu wasz klub? Widziałem już, trochę pomagałem przy powstawaniu go z malowaniem, sprzątaniem i tym podobnym, więc widziałem już mniej więcej jak to będzie wyglądać, aczkolwiek jeszcze nie było maty. Teraz to wygląda po prostu fenomenalnie, jestem pod wielkim wrażeniem i myślę, że wychowamy tutaj wielu przyszłych mistrzów KSW, UFC, PLMMA i innych wielkich organizacji. Pan też? Może też. Chociaż nie jestem do końca pewny. Trener powiedział, trener Zaborowski powiedział, że od jutra ruszacie z treningami. No to czy ty też ruszasz od jutra? Oczywiście, ja już ruszyłem od jakiegoś czasu, a od jutra ruszam tutaj. No właśnie. Ćwiczymy jutro o tą matę. No nie będziesz pachniała przynajmniej taką, wiesz, nowością, a dokładnie. Takie sale muszą pachnieć tą mordą. Oczywiście, nie? Oczywiście, krwią, potem i łzami. Zwłaszcza, że ty z krwi i potu jesteś bardzo dobrze znany. Marcin, no nie tak dawno ogłosiłeś na swoich social mediach, dosłownie tydzień temu, że zobaczymy cię na gali w Katowicach. No masz to niesamowite szczęście, że na tych wszystkich dużych galach cię widzimy. Także no, czy czujesz się z tego powodu zaskoczony? Powiem tak, to ludzie mają szczęście, że mogą mnie tam oglądać. Tak naprawdę to nie była żadna niespodzianka, wiele portali rozpisało się, że ja ogłaszam swoje sam walki, ale kto widział trailer, widział mnie na trailerze, mógł się po prostu drogą dedukcji dojść do tego, że jednak tam będę na tej gali. Po co miałbym być na zapowiedzi, skoro miałoby nie być mnie na gali? No tak, coś w tym jest. Słuchaj, no minęło już troszeczkę czasu od tej, no niestety nieudanej walki na KSW 39. Czy jakieś wnioski wyciągnąłeś z nich na chłodno, takie, których no mógłbyś powiedzieć teraz, tak dosłownie tak. Kilkoma zdaniami? Nie daj sobie wejść na plecy. I to tyle. Motto. To tak na ścianach pikniemy. Dokładnie, tak. No to wyciągnąłem z tej walki. Słuchaj, czy spodziewałeś się tego, że to Kornik dostanie rewanż z Kojkę jako pierwszy? Właściwie Kojkę z Kornikiem dostanie rewanż jako pierwszy, a nie odwrotnie, no bo jednak jakby to wasza historia jest tak, tą świeższą niż tamta. To znaczy, wcale nie jestem w szoku. Myślę, że włodarze wiedzą, co robią i myślę, że to jest dobry pomysł zestawić ich ze sobą. Mieli już jedną walkę, notabene również o pas. Myślę, że to jest ciekawe zestawienie. Będę oglądał ze spoconymi dłońmi, bo z tego co wiem, to moja walka ma być eliminatorem do walki o pas. Wiem, że... Już powiedziałem w poprzednim wywiadzie, organizatorzy jeszcze mnie nie okłamali, właściciele KSW, więc wierzę im na słowo. No to bardzo dobrze, że cię tak traktują, że cię nie okłamują. Słuchaj, ja wiem, że nie przepadasz za Kornikiem, zresztą ta wasza antypatia do siebie jest dosyć głośna w internecie. Powiedz, czy mimo wszystko wolałbyś, żeby ten pas wrócił do Polski, czy jednak ten rewanż z Kojkę jest dla ciebie troszeczkę lepszy, no bo co by nie było, no to Kornika pokonał. Absolutnie go nie nienawidzę. Tylko wtedy, kiedy mam być moim przeciwnikiem. Nic do niego nie mam. Niech sobie żyje. Trzymam kciuki, żeby on to wygrał, aczkolwiek nie daję mu szans w tej walce. Myślę, że to Kleber wygra tę walkę przez poddanie w trzeciej bądź czwartej rundzie. No. Ale trzymam kciuki za Artura i tak jak mówię, chętnie jeszcze raz go pobiję. Ale tym razem już bez przerwania lekarza, no bo jednak wiesz, to zostawia taki niedosyt trochę. Z przerwaniem lekarza, może rzucić jego narożnik, ręcznik, może uciec z klatki, może być jakkolwiek chce. Przegrana to przegrana. Marcin, no wiemy już, że zawalczysz. Nie znamy jeszcze rywala. Może jak już ogłosiłeś swoją walkę, to może rywala też nam zdradzisz? Domyśl się. Nie. No to wiem, że ty już go znasz, ale no to w takim razie... Tak, generalnie w kategorii piórkowej w KSW nie ma słabych rywali. Wszyscy są przekrojowo i bardzo mocni. Więc chcesz mnie zapytać, jak będę przygotowywał się pod mocnego, przekrojowego rywala? Nie, no wydaje mi się, że mogłabym cię o to zapytać, gdybym znała tego rywala. Także może w międzyczasie jeszcze uda nam się gdzieś tam zahaczyć o siebie i... Którego z zawodników w KSW nie znasz? Kurde, chyba wszystkich znam. Z krzykowej, no właśnie. Dobra, poszliśmy w złą stronę, zobaczam, nie ważne. Nie, słuchaj, no czołówka, taka ścisła czołówka tej twojej dywizji wagowej jest naprawdę bardzo mocno obsadzona, także no gdzieś tam myślę, że zarówno fani już domyślają się, kto to może być. Powiedz, po prostu jest takie, czy jesteś zadowolony ze starcia, które zaoferować bardzo, 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 bardzo. Bardzo jestem zadowolony. Może być, że była jakaś tam historia między nami. Jestem bardzo zadowolony z tego zestawienia.
A czy myślisz, że może być to eliminator właśnie po to, żebyś w przyszłym roku postarał się no, wrócić z tą błyskotką do domu, bo masz już dla niej miejsca? To jest pewne, to jest pewne. Mówię, nie zakończę kariery, dopóki tego pasa nie odzyskam. Jestem jak władcy pierścieni, gonię ten pas jak pierścień, jak hobbit pierścień. Wyglądam trochę jak hobbit, więc idealnie to pasuje. Aż tak to nie. Aż tak to. Chciałem coś powiedzieć jeszcze, ale wróciła mi z głowy. Dobra, mniejsza z tym. Może ci się przypomnę jeszcze za chwilę. Słuchaj, no jesteś jednym z tych zawodników, których... A właśnie, powiedziałeś, że czołówka, ale numerem jeden w Polsce jestem ja i jest w tym kolejnej walce udowodnię dlaczego. Tak, no właśnie niedługo mamy aktualizować ranking, także... Ale nie mówię o rankingu MMORX, mówię tutaj o światowych rankingach. No to życzę ci, żebyś tam został tą jedynką. No słuchaj, co by nie mówić, gala duża. KSW wraca po iluś latach do Spodka. No trochę daleko, ale czy termin ci odpowiada? No bo jednak dzień przed Wigilią to jest taki... jednej od strony ludzie się cieszą, no bo fajnie, prezenty na gwiazdkę będą super, ale z drugiej strony, no jednak Katowice są dosyć daleko chyba i od ciebie, i ode mnie, i od Poznania. Tak, podejrzewam, że do Wigilii nie zdążę nawet wytrzeźwieć. Przykro mi, że będą się popsuć komuś święta. Wiadomo, z rozbitą wargą też karp nie będzie tak smakował i prezenty nie będą takie fajne po przegranej walce, no ale przykro mi. Ktoś tym Grinchem musi być. No to będę tym razem ja. Oczywiście, jak najbardziej tego ci życzę. Słuchaj, no jesteś też fanem MMA, co by nie mówić, no jesteś współprowadzącym program Klatka po Klatce, także no musisz się trochę na tym MMA też interesować się nim. Czy... Po wczorajszych typowaniach zwątpiłem, składam wymówienie jako specjalista od MMA. No właśnie o to chciałam cię zapytać. Słuchaj, przede wszystkim chciałam cię zapytać o no naszą polską już niestety było mistrzynię. Czy spodziewałeś się, że może to tak wyglądać? To znaczy, szczerze mówiąc, nie dawałem Rose żadnych szans. Jak wrócić do mojego typowania, jest na stronie The Champ and the Coach. Nie dawałem Rose żadnych szans. Pomyliłem się. Ten sport właśnie, tak jak już mówiłem wcześniej, chyba dlatego tego sport tak kochamy, bo jest taki nieprzewidywalny. Nigdy nie wiadomo, co się stanie, ale Asi nie można skręcać. To jest naprawdę wielka wojowniczka, ma wielkie serce do walki. Najlepsze umiejętności według mnie w tej dywizji, jeżeli chodzi przekrojowo. Dostała mocny cios i tak jak po prostu no, nie ma mięśni na szczęce, które są w stanie obronić ją. Nie ma odpornych na ciosy, są tylko źle trafieni. Każdy może być znokautowany, każdy jest tylko człowiekiem. Więc po prostu to się zdarza każdemu, każdy przegrywa walki. Poznać prawdziwego mistrza po tym, jak się podnosi po tym. I jestem pewien, że Asia podniesie się po tym, wróci silniejsza i będzie wygrywać kolejne walki. Jestem tego pewny. Pytałem się już o to Karolina, teraz też zapytam się ciebie. Jak okiem fightera? Nigdy nim nie byłam, nigdy w zawodowej walki nie przegrałam, ale jak to wygląda, jeżeli chodzi o tą pierwszą porażkę? Jak to było u ciebie? Czy to było bardziej wkurzające, bardziej takie wprowadzające w depresję? Czy to była taka lekcja, w której sobie mówisz, okej, kubeł zimnej wody na głowę, trzeba teraz wszystko zmienić i zacząć nową kartę? Wiesz co, porównałbym to trochę do takiego pierwszego miłosnego zawodu. Jest coś, o czym myślisz wiele miesięcy, codziennie, bardzo intensywnie, masz nadzieję, że coś się stanie i na końcu ta wymarzona osoba daje ci kosza i to jest takie uczucie pustki w sercu, złamanego serca. No nie wiem, jestem w stanie, albo do jakiejś wielkiej straty, no nie wiem, straty może kochanego zwierzęcia, jest taka, albo no nie, osoby, to nie, jakieś członka rodziny, bo to jest o wiele większy no ból, ale to jest po prostu taka pustka w sercu i to jest to smutne i po prostu nie rozumiem, jak można być taką zwykłą kurwą, żeby osoby, która po przegranej walce naśmiewać się z niego i próbować komuś dokuczyć, po prostu osoby, które to robią według mnie są po prostu zwykłymi śmieciami i mogę im napluć w twarz. No właśnie, powiem ci szczerze, że nie spodziewałam się, że w ostatnim czasie aż taka duża fala hejtu spadnie na Asię i po walce, no też, no niestety nawet wśród polskich kibiców pojawiły się takie komentarze jak nareszcie, czy ja wiem, że jakby jeżeli chodzi o tą rywalizację Karolina, Asia, zawsze będziesz za Karoliną, bo to jest twoja klubowa koleżanka, ale czy w kontekście takim, że no kurczę, mieliśmy mistrzynię, tak, Polkę, po prostu, chodzi o narodowość, Polkę, naszą, w największej organizacji MMA, czy uważasz, że to są takie komentarze, które powinny się w ogóle zdarzyć? Myślę, że bardzo nie na miejscu to jest, wiadomo, Karolina to jest moja klubowa koleżanka, Asia to jest moja koleżanka, więc to, co jest między nimi, to jest między nimi, to ja się absolutnie w to nie wplątuję, ja się osobiście bardzo lubię i zawsze trzymam za nią kciuki.
i po prostu życzę jej jak najlepiej. Tak jak powiedziałem przed chwilą, wiem, że ona wróci, wiem, że po prostu nie można jej tak zatrzymać czymś takim. To jest tylko moje potknięcie. Ona wróci, jeszcze pobije Rose i zrewanżuje się. Ty na pewno wrócisz szybciej do walk, bo już właściwie za miesiąc. Bardzo Ci dziękuję za ten wywiad, jak zawsze bardzo pozytywny, także obiecanego pączka oczywiście po ważeniu dostaniesz z Nutellą. Dziękuję bardzo, ja czekam na zdjęcie w koszulce obiecane. A wiesz, że mam na nie pomysł, tylko potrzebuję moją koleżankę Kasię, żeby mi je zrobiła, także Kasia, pamiętaj, liczę na Ciebie. Dziękuję Ci bardzo.